Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Tak jak koledzy na pewno się orientują, wczoraj jeszcze byliśmy na Górze Świętej Anny, a dzisiaj przyjechaliśmy prosto z Góry Świętej Anny do Białegostoku, do kolegi Mariusza Dmitruka. Kolega Mariusz też przyjechał specjalnie tutaj z Anglii, właśnie tutaj zaprezentować nam swoje gołębie. Za chwilę tam do góry wejdziemy, po tych schodach tam ma kolega gołębie rozpłodowa. Tutaj tylko sobie przypomnimy, mamy woliery takie wewnątrz tutaj gołębnika, gdzie Mariusz posiada te gołębie tych ras tam, Van Red, jakich jeszcze? To tak jak mieliśmy rasy gołębi Stefan Red, niebieskich, Stefan F, czerwonych z linii Lubity, gołębie nakrapiane z linii Skórskich, lotowe 610-622, gołębie niebieskie 610-622, gołębie z linii Jansen, czerwone, niebieskie, część gołębi z linii Arden i cały tak jakby trzon hodowli gołębi Jana Skórskiego z linii gołębia 35. Kolega też właśnie, przypomnijmy, mieszka tutaj w miejscowości Popławce, tutaj ma gołębniki, ale też w Anglii, tu specjalnie przyjechał, jesteśmy właśnie pod Białymstokiem, a te gołębie rasy, o których mówił, to my już znamy, bo we wcześniejszych filmach oglądaliśmy, natomiast z nowości to mamy te gołębie, które nabyłeś ostatnio u kolegi świętej pamięci, po koledze Janie Skórskim, tak? To znaczy, w tym roku, jak wiem, była przeprowadzona aukcja gołębi Jana Skórskiego. Z tej aukcji trafiło do mnie bodajże 17 gołębi. Było to chyba z 15 samiczek i tam kilka. Tam u góry je masz w rozpłodzie też część? Tak, włączyłem je do góry, do rozpłodu włączyłem. No, nabyłem dużo samic od Jana Skórskiego po to, aby wprowadzić je z powrotem do istniejących linii, tych, które mam. Także w tym roku na przykład przedział tu, gdzie jest 12 cel, było włożonych 12 samiczek od Jana Skórskiego nabytych w tym roku. Także mimo, że są to gołębie, które wywodzą się z poprzednich lotników Jana, to w tym roku są dołożone jeszcze świeże gołębie, którymi on w ostatnim czasie latał. Tutaj taki słyszymy, jak tak się zastanawiam, co to jest za szum, ale sobie przypomniałem, przecież tam u góry właśnie, gdzie pójdziemy, zobaczmy, to jest sufit, a tam przecież są gołębie, one chodzą po podłodze i Aneta chyba, siostra twoja, która się zajmuje gołębiami, tak, karmi, one teraz właśnie akurat tak uderzają. I tam właśnie teraz przejdziemy i one zjedzą, wtedy będzie troszeczkę czasu i kolega nam wtedy zaprezentuje tutaj, jak wygląda u niego rozpód i te gołębie. A będziemy mieli tych gołębi 30 sztuk około na aukcjach wystawione i właśnie będziecie mogli wszyscy koledzy i koleżanki zapoznać się z tymi gołębiami. Także na razie dziękuję i przejdziemy teraz do gołębi tam rozpłodowych do góry. Dziękuję, program 28. O, widzimy też kolega Mariusz. W tym momencie liczył, ile tych młodych mniej więcej jest. Tutaj wśród tych gołębi młodych, które też, bo przypomnę, teraz jesteśmy w gołębniku rozpłodowym tutaj. No niestety, zobaczmy, no, człowiek targany nałogiem, no teraz akurat wyrzucił, ale widzieliśmy to u Manfreda Bój, ten problem, on zawsze występuje z papierosem. Tadziu Bąk też z papierosem, a tu Mariusz w tym momencie wyrzucił tego papierosa. Tak, tak, bo ja palę tylko tak, jak tak, jestem w Polsce, tak, tak. Nie palę. No dobrze, rozumiem, dobrze, już nie tłumacz się, a tutaj, o proszę, te papierosy tu leżą, dobra, widzimy. Ale zobaczmy. Doliczył się około 28 gołębi młodych, a gołębie młode są to gołębie, które są właśnie z tych tutaj par, które są w tych boksach. Tutaj zobaczmy jeszcze na każdym boksie, a kolega Mariusz to tak fajnie zrobił, bo to jest bardzo fajnie wykorzystane tutaj pomieszczenie. Szeroki korytarz, z boku te cele, podzielone na tutaj boksy, no ale niech powie sam gospodarz o tym, jak to ma zorganizowane. Znaczy, ten gołębnik powstał tylko i wyłącznie po to, żeby była taka stuprocentowa pewność, że gołębie są wychowane po danych ptakach. W tym momencie i na tym gołębniku znajdują się tylko i wyłącznie gołębie oryginalne Jansena, czyli tak jak mówimy, są to trzy samce, nakrapiany samiec. To jest co tam siedzi, a jakieś dwa młode ma? On ma jeszcze ostatnie młode, tak jakoś te jajko zostały. I a samiczka jaka jest? Odchowa. A samiczka zaraz ją złapie, no, pomału. Boga, wszedł, się schował, o widzimy, nakrapiana samica, takie duże, duża jest chyba, co? Tak, to jest dosyć spora, taka, spora samica. Z 2009 roku. I to jest samica z roku 2009. I niech zgadnę, 2009, 0288, 16 coś, od kolegi Jana Świętej Pamięci Skórskiego. Tak, jest to najlepsza samica Jana Skórskiego z roku 2000.
13. O, przepraszam, ja przejdę z tej strony, bo 14. Tu lepiej widać. O, tu nam nie, to jest najlepsza sennica Jasła 2014. O. Na tym mi ona jest połączona. To jest oryginalny Janssenem. Tak. Tu zobaczmy, jak kolega ma to jest zrobione. Tu są napisane, jakie są gołębie, jakie tam młode. To zobaczmy, to dwa młode 4801, 4802. O. I w kolejnych boksach są też gołębie. W kolejnym boksie jest oryginalny Janssen, ten 520. I on jest połączony z gołębicą od Jana Skórskiego. Jest to najlepsza semica oddziału Jasło 2012. Dobra, weź teraz złap jeszcze jednego tego. Ja coś pokażę kolegom, bo kolega oprócz tego, bo tutaj trzeba zrozumieć jeszcze jedną technologię. Tutaj kolegi nie ma, kolega ciągle siedzi w Anglii. Tam ma firmę, działalność, tam się przeprowadzi, tam żyje na co dzień, ale teraz zostawiasz gołębie innym osobom, które się tymi gołębiami zajmują. Nie? Wiadomo, że żadnego zaufania, ale jak to mówił wielki językoznawca. Trzeba dwa razy sprawdzić. Dobrze, właśnie chciałem powiedzieć, pardon, nie, największy polski patriota, Felix Edmuntowicz Dzierżyński, szef ČK, bo on zamordował tyle Rusków, że żaden Polak tyle nie zamordował, co on. To jest kontrola najwyższą formą zaufania. No to żeby, wiadomo, zostawić tutaj osoby, które pilnują te gołębie, ale mogą przeparować. Ale popatrzmy, znaczy, tutaj kolega jeszcze ringi dodatkowo robi, że tak, przygodowo, tutaj jest numer to dwa. Ciekawostka bardzo fajna, że numer dwa, bo to dziewczyna jest... siedzi i ona wie, że to jest cela numer dwa i ma, i tu jest tylko samiec numer dwa i samica numer tak, dwa. Z tym, że samice mają pomarańcz w kolorze. O, to jeszcze takie. A samce mają żółty w kolorze. Także jeżeli wyjdzie jakikolwiek gołąb, jeżeli jest z żółtym numerem, to wiadomo, że to jest samiec, jeżeli jest z numerem dwa, jest pod tej celi. Jeżeli mam pytanie odnośnie jakiegoś gołębia, czy to samiec, czy samica, który kolor? Żółty albo oranż? To są takie, my się możemy z tego... To jest bardzo proste. Nie, my się możemy z tego śmiać, ale koledzy, zobaczcie, to jest po prostu, to jest bardzo fajna rzecz, która ułatwia hodowlę, że po prostu w taki sposób coś zorganizować, kiedy sami nie możemy się tymi gołębiami tak, zarmować. Tym bardziej, że 50... Ja się z tego nie śmieję wcale, bo to tylko... Nie, no to ja wiem, te same problemy mamy, zostawię żonie, czy coś tam, każdy tam ten powie wypuścił, czy coś tam poginie trochę tych... Tutaj takiej możliwości nie ma, raz, że to jest zamknięte, ale dwa, że tutaj nawet w każdym boksie, wiadomo, od razu, kiedy patrzę, dwójka koloru zielonego, dwójka koloru czerwonego, samiec, samica, para, przepraszam, tutaj o, zobaczymy, mamy numer boksu, każdy boks, jedynka, dwójka, trójka, czyli mamy porządek i wtedy osoba, nawet laik, ale taki sumienny, jest w stanie się tymi gołębiami na takim poziomie dobrym znająć po prostu. Na tym, także to są te dwa samce i tu mamy samczyka połowego. To jest ten oryginalny połowy i on jest znowu połowy. Oryginalny połowy, to znaczy oryginalny skąd? Bo tutaj akurat masz 12 tylko numer napisany, a nie masz napisane co to są za gołębie. To są na te Lubitasta, Van Red, coś takiego, te Szybcior. Nie, na jedynce, na dwójce i na dwunastce nie mamy napisanych numerów. Bo to są trzy oryginalne Janssen. Aha, rozumiem. Także tu nie ma potrzeby zapisywania tych numerów. Są nam nie do końca potrzebne. I ten połowy samczyk w tej chwili jest połączony też z samicą. Jest to oryginalna samica od Jana Skórskiego. Tak, z 2010 roku. Tak, i to jest gołąb 4999. O, numer pewnie 288 początek. Na pewno. 288. I jest to najlepsza samica Jasła z sekcji z roku 2013, bo tak, jedna jest najlepszą samicą od oddziału Jasło 2012, jest to 60-60 samica, ta jest najlepszą samicą sekcji Jasło 2013 i tam jest ta gołębica 16-31, jest to najlepsza samica oddziału Jasło z roku 2014, także tu jest taka dosyć ciekawa sprawa i takie dosyć fajne posunięcie, bo teoretycznie mamy połączone trzy oryginalne gołębie z najlepszej hodowli świata, czyli braci Janssen. Tak. I mamy połączone je do trzech samic, teoretycznie jednej z najlepszych hodowli naszych polskich. Co już teoretycznie, przecież kolega Jan Skórski wynikami na poziomie światowym o olimpiadach udowadniał, że to nie są teoretyczne wyniki, to są praktyczne wyniki. Tak, tylko w dniu dzisiejszym ktoś może powiedzieć, że ma jakieś tam lepsze wyniki niż te, które osiągał Jan.
Także mówmy. Mariusz, umówmy się tak. Kiedy się poznaliśmy, jak cię przyjechałem, to miałeś takich kilka gołębi Jana Skórskiego. Te ciągle gołębie, które miałeś Jana Skórskiego, przewijały się w rodowodne gołębi, które poznajemy, wiemy w Polsce, gdzie są. To nie są przypadkowe gołębie, to są gołębie, które się sprawdzały nie tylko u ciebie, u kogoś, bo ty tutaj w Polsce nie lutujesz, w Anglii lutujesz tam gołębiami tymi, że tak powiem, one sprawdzili już inni ludzie. I tu nie może być teoretyczności, to jest praktyczność. Dobrze, no to krótko. Najlepsze gołębie świata, czyli bracia Jansen, najlepsze gołębie polskie, Jan Skórski. Do czego? Są to najlepsze jego samice lotowe. Czy może tak, to jedna z najlepszych, o tak. Nie wiem, o co chodzi. Ja teraz kręcę film, a koledzy za chwilę mi powiedzą, że ty kurczę. Umówmy się, że jedne z najlepszych gołębi polskich hodowli. To taki żart troszeczkę, bo przecież ksiądz Kostosz, który też miał bardzo dobre wyniki, mówi jutro o chrzani, że też ma dobre. Będzie koledzy bracia Łepuch, inni, bo tak, też dlatego... Krzysiek Pruski, inni, to ja już przepraszam, że nikogo nie wymieniam, ale Andrzej Walędziak, inni. Dlatego... Po prostu bardzo dobre gołębie mamy tutaj. No, tu kolega już za nie mówi. My tu sobie tak żartujemy troszeczkę, ale... No niech będzie. Wiadomo. Ale popatrzmy, my tu rozmawiamy, mamy teraz Podlasie, zobaczmy, wczoraj byliśmy jeszcze na Górze Świętej, na Annabergu, żeby tam ci koledzy ze Śląska widzieli, jak to mówimy, na Annabergu, Górze Świętej Anny. Byliśmy 3 dni temu jeszcze w Niemczech, u kolegi Rainera Pittmana w Lenę, a teraz jesteśmy na Podlasiu, w miejscowości Popławce, i Mariusz Dmitruk właśnie te gołębie nam, które tutaj w swojej hodowli ma, prezentuje. A tutaj mam teraz czarne napisane, tak? To były przełożone młode od gołębi czarnych i one były wychowywane. Ale czarne nie, bardzo czarne, tylko te czarne od kolegi Czaka. Nie. Gołębie czarne z moich czarnych gołębi, które przywiozłem z Anglii, z gołębnika Des Matthew. Des? Matthew. Matthew. Nie Des Matthew, Des Matthew. Des Matthew, tak? Des Matthew. Des Matthew. Na tym, bo tak jak połączyłem już te wszystkie Janseny, to jeszcze wróciłem z powrotem, wziąłem tu swoją starą samicę czarną, połączyłem ją z oryginalnym czarnym samcem, zostawiłem je na korytarzu. One na korytarzu miały młode, ale te młode po prostu z korytarza wziąłem, przełożyłem pod tą parę i z tej pary gołębie rozłożyłem do innych przedziałów, żeby po prostu były równe. Ale to samo osobiście zrobiłem, one już były pobrączkowane i tu no jest 100% gwarancja, że te gołębie, które mamy zapisane tu, bo tu akurat urodził się tylko jeden gołąb, 4805. Proszę, skoryguję, wylęk się. My jesteśmy na Podlasiu, ja mówimy, że tutaj się urodził. I tu się urodził jeden gołąb, ten jeden gołąb został przełożony do kolejnego boksu, a tu były przełożone dwa gołębie poczarnych i to jest numer 4846 i 4845. A co tu masz napisane, słaby? Nie, tu jeżeli będziemy wracać do tych pary, to stary. Stary, jak tam mówisz, trzeba dalej wszystkie patrzeć. No. I to jest syn tego czwartego starego Jansena, którego już nie mam, bo on mi zdechł. Ale on jest połączony z córką 520, czyli z tego gołębia z boku drugiego. Czyli tu jest dwójka dzieci po obu Jansenach. W kolejnym boksie w czwórce tu były zbite jajka i po prostu młodych nie ma. Nie ma. No, no czopnia. Także tu nie ten. O, tu jajka nie były zbite, jest płowy, coś tak, tam. Tu jest piątka i teraz tak. Tak jak patrzymy, ta samica wróciła do mnie później. I teraz tak, samczyk ten Shelly, który tu jest po oryginalnym tym starym Jansenie z 98 roku. A samica, ta czerwona, taka grochowa, która tutaj jest, ona wywodzi się po starym płowym, czyli tym oryginalnym i po mojej najlepszej, to jest rozpłodowej samicy 50-32. Z czego ta samica wróciła dopiero na ten ostatni lęk, bo była wypożyczona, ona w tym roku dała 4 dzieci, które poszły na cały program lotów u nas tutaj w Białymstoku. I z 4 gołębi, 3 gołębi ukończyły wszystkie loty, z czego ostatni lot mieliśmy konkurs dwudniowy. Ja zadam pytanie, bo w zeszłym roku byliśmy na locie u Henka Zaskowskiego, ty mu tam przyjąłeś takie 2 gołębie, wypożyczać, oddał czy nie? Janseny? Tak. Tak, to on oddał te oryginały. Oddał, no to dobrze. Przy okazji pozdrawiam Henka. No, bardzo chętnie odwiedzimy kolegę
Henryka w oddziale 011 Augustów, to lubimy tam jeść, tam piękne, piękne rejony, a tutaj mamy kolejne gołębie z hodowli. Tu mamy kolejny numer 6 i to będzie do teraz tak, po starym samiec, czyli po tym starym 98 mięsenie i matka jest po 520 z drugiego boksu i po brown sparing samicy, która też jest z gołębi Jansen. Na tym tu mamy siódemkę i w siódemce mamy dwa gołębie. Trzeba poczekać, to widzę najpierw, co masz teraz już dowód na pisanie. Zobaczmy, tu mamy Jansen Arendong 012, tu Belk, oryginalny Jansen, o, to, no. Tak, tylko o co chodzi? Tu jak porządek spójrz... dokumentacji. Na tym. Teraz tu jak spojrzymy na te gołębie, na tym, to tu jest samica ze starego Jansena. Mamy samiczkę, tak? Tak. Taka nakrapiona, się teraz pierzą, to mocno się pierzą. No to wiadomo, no, to tego, tego nie unikniemy. Rzucają. Chcę, że poprawimy tutaj. O, kurczę. Piórka. Widać, że Mariusz niestety rzadko chodzi przy nich, ale siostra się zajmuje, to on sobie tak powiesza. I teraz tak, to jest samczyk wychowany w roku 2014, ja jego odchowałem w Anglii. I jest to syn gołębia 46, czyli tego Jansena z pierwszego boksu. Ale jako ciekawostka, ten samiec był łączony z jego córką. 50... A dokładnie, tak, to jest też 46, 8, końcówka 3346, to jest też 3346. Tak, i teraz co? Samica 8503. Jak kupiłem te Janseny, to w pierwszym roku tego gołębia 46 pożyczyłem do kolegi. Którego? Kazimierza Szonki. Kazia Szonki. Tak, on jego miał... No i też go pozdrawiamy. I on jego połączył z samicą. Przepraszam, czego dalej są te same miejscowości Kamienka? Tak. Pozdrawiamy go. O. I jak ten samczyk był u niego wypożyczony, to on sobie po prostu tego samczyka połączył z miejscową samicą. Uchował gołębia, czyli jego matkę 8503. Dał ją na loty, ona przeszła wszystkie loty jako gołąb młody. Następnie zrobił łączenie tego Jansena z następną samicą, uchował samczyka, on też poszedł na loty. I w momencie, gdy one były roczne, on je połączył razem do kupy i z tego wyszedł mu gołąb, który był bodajże trzecim lotnikiem okręgu. I w momencie, jak ta samica już wydała takiego ptaka, który bardzo ładnie leciał, to zabrałem z powrotem tą samicę i połączyłem z ojcem i wychowałem sobie takie imbredy, żeby je dalej łączyć tam na te swoje Janseny. No, tym. Także tu jest takie dosyć ciekawe połączenie tych ptaszków. Kolejna ósemka. W ósemce mamy znowu brata z tego samego roku. One są praktycznie identyczne. Samica nam uciekła. No właśnie widzimy, kurczę, poszła ta. Ona może nie chce pochodzić. O, także ten jest identyczny gołąb jak tamtym, one wychodzą na ojca i na dziadka tak samo. A znowu ta, która nam uciekła, ona jest córką połowego Jansena. To się zaraz złap może, kurczę, żeby mi... No niech może sobie, no, chodzi, chodzi. A znowu matką jej jest czerwona gołębica z gołębi Stefy. A masz tu jakieś te gołębie z tych swoich gołębi Szybcior, Lubita? Tu na górze nie mam. W innych gołębnikach tak, jak najbardziej są. Tam są te Staffan Red, tak? Staffan Red. No, w kolejnym boksie pod dziewiątką mamy tak samo. Kolejnego gołębia. Z tej samej pary, z tego samego łączenia, to jest jeden brat, drugi, trzeci brat. Na tym też taki sam, duży. Ten gołąbek też do mnie wrócił już tu na ostatni lęk, bo też był wypożyczony. A znowu ta samica. To jest tam po lewej czy po prawej? Samczyk jest po lewej, samica jest po prawej, a samica jest znowu córką mego tego starego Jansena. Problem z tym, że oświetlenie ma to... Na tym. Staramy się pokazywać kolegom najbliżej, niestety się zdarza, że no niestety oświetlenie już teraz po południu mamy troszeczkę, to po prostu mogą być braki ostrości. Tu w kolejnym boksie mamy już tą samicę. Kolega nam winy, zresztą patrzymy te młode gołębie, które są w tych celach chowane, to będzie też coś dalsze.
miejsca mają dużo, ale to, co ciekawe jeszcze, przepraszam, mamy już, zobaczmy, tu jest tam okno jedno zamknięte siatką, otwarte cały czas. To zimie też można też otwarte, tak? Tak, tutaj z drugiej strony. To nie jest przewiew, to jest naprawdę po prostu wentylacja. Tu stoimy sobie, rozmawiamy, nie ma żadnego przewiewu, nic. Po prostu warunki są bardzo dobre, są zdrowe. Jest samczyk czerwony po... Weźmy tak, bo tutaj światło pada tak z innej strony. O, i pokażemy kolejne troszeczkę, jakby się odsunął. O, zobaczmy. No i tu jest samczyk po tym gołębiu 520 po jęsenie. Na tym. A samiczka? A samiczka jest to młoda samica z zeszłego roku. Jest to siostra do tych poprzednich trzech braci. Na tym. Zobaczmy, to kolega. A to siostrze to wydrukowałeś tak te dowody. My sobie tak możemy żartować, ale taki porządek w dokumentacji jest bardzo ważna rzecz, gdyż później, kiedy kiedykolwiek mamy jakikolwiek młody gołębie czy coś, to nie ma tego problemu, z czego się wywodzi. Tak, i tu jest takie dosyć ciekawe i takie trochę trudne łączenie, może już nawet za blisko, ja zaraz to mówię. Złapię ptaki. Ale to już jak idzie na gołębie późne, to już można je tak trochę próbować imbredować dalej. I teraz tak, gołąb czerwony. Samiec, tak. I on wychodzi z gołębia tego 46 oryginalnego. Był połączony na czerwono stepkę. Wychodzi gołąb 21020. Stefan Red. Tak. Na tym. To wychodzi samczyk, to jest syn tego 46, czerwony. A samica jest, widzę. A samica jest znowu też Jansen, siostrą czysty Jansen, do tych 100%. Do tych wszystkich, które omawialiśmy poprzednio. Czyli ona jest córko 46, ale zarazem ona jest też wnuczko 46. Także tu w rodowodzie mamy 46 raz Jansena, 46 drugi raz Jansena, 46 trzeci raz Jansena. To już tutaj w międzyczasie, kiedy robiliśmy fotoreportaż o hodowli, tutaj Marcin Adwityka o rozpłodzie, odwiedził nas kolega Kazimierz. Chodź tutaj, nie uciekaj. Osoba publiczna nie może uciekać. Tutaj kolega Kazimierz Szomko. No nie żartuj. Sołtys, radny. Radny też jesteś. Nie, już nie. Już nie jesteś radny, ale jesteś sołtysem miejscowości Kamionka. Tutaj kolegi Kazimierza byliśmy. Kolega przyjechał tutaj odwiedzić Mariusza, tak? Tak. A to on zadzwonił po ciebie, czy co? Czy tak spontanicznie? Rozmawialiście. Dobrze, ale my w międzyczasie przejdziemy tutaj dalej omawiać te, bo rozmawialiśmy po lewej stronie do gołębiach, a teraz będziemy rozmawiać po prawej stronie. Tutaj Mariusz ma tych 24 boksy, czy 26? 22 boksy z gołębiami. To tu popatrzmy. No i teraz boks mamy tutaj 13, w 13 siedzi. Taki dosyć fajny samczyk, jest to syn Płowego Jansena, ale jego matką jest córka Płowego Jansena. Tutaj mamy, widzimy rodowód młodych gołębi. Młodych? To nie jest w ogóle od tej pary, to jest od następnego roku. Właśnie, przepraszam. A samica, ta nakrapiana, to jest córka 46, ale znowu on był łączony ze swoją córką. Czyli jest to córka i wnuczka do 46, te dwa gołębie zostały... Samiczka po prawej. Tak, nakrapiane. Te dwa gołębie zostały tu włożone na parę, ale niestety one jeszcze do tej pory się nie sporowały. W związku z czym z tej celi nie ma. To znaczy ten samiec on... A samiec jest z którego roku jest? To jest samczyk z roku 14. A samica też 14? Też 14. Rówieśnicy, no nie chce się sparować, widzimy. Nie chce się sparować, bo to jest problem z samcem. Tylko i wyłącznie podejrzewam. Bo ja tego młodego odchowałem w styczniu. Córki Płowego i z Płowego starego Jansena i później we wrześniu, już jak on dojrzał, ja jego połączyłem z powrotem na matkę i z tego wychowałem dwa lęgi gołębi młodych i od tamtej pory on po prostu nie parzy się z innymi samicami, on po prostu innych nie chce. On by chętnie wrócił do matki. Na inne samice po prostu nie chce iść. I tu, bo tu mamy kolejną parę. Tu mamy boks 14, w boksie 14 siedzi syn Płowego starego Jansena i siedzi córka tego starego z 98 roku Jansena. Widzimy właśnie, kolega ma tak
przygotowane te wszystkie rozdowody, o, widzimy połowy samiec, tak? Tak, i taka nam samica. Na tym. No patrz na Kazię, czy nic tam młodego jakoś nie wsadza gdzieś tam w rękaw czy co. O! Patrz! Papierosy wyciąga, o kurczę. Nauk zabija ten. Już to teraz mamy boks 15, w 15 siedzi syn znowu tego płowego, a samica jest to córka tego gołębia 520 Jansena. Tu mamy te młode, z tych właśnie wszystkich boksów, pogrupowane dzieci. I teraz mamy boks 16, a w 16 mamy włożonego tak, syna od płowego. Czyli ten czerwony to jest syn płowego Jansena, a znowu nakrapiana samica jest córką tego gołębia 46. I to jest tylko jeden młody. Boks następny 17 i w 17 jest znowu syn gołębia tego 46. Gdy tak mieszasz, że płowy nakrapiane, niebieski, coś tego typu cały czas. To, ale wśród młodych mam tutaj 2, 4, 6 młodych, 6 takich czerwonych i płowych, nie? 6 czerwonych płowych, no to tak wychodzi. No, normalna rzecz. Próbowałem nie łączyć płowego na płowego i płowego na czerwonego. Lepiej te kolory trochę tak... Przemieszać. W następnym boksie w 18 to jest syn znowu też 46 i samica po starym samcu. Czyli syn tego Jansena 46 z pierwszego boksu i samica po tym starym Jansenie 98. 19 znowu mamy syna też 46, a znowu samica jest po płowym Jansenie. Ona jest taka nakrapiana białolota, bo ten płowy Jansen lubi czasem rzucić białoloty w sobie. Także to i w kolejnym boksie mamy znowu samca, syna tego 46. I samica była po tym 520 i została w tej chwili wypożyczona, także jej w tym boksie. A Kaziowina? Nie mamy, nie. Ona poszła jeszcze do takiego. Taki młody hodowca po prostu zadzwonił do mnie i powiedział, że jemu tam troszkę tych pieniędzy brakuje, ale on by chciał. On by chciał może nie tyle wnuka, co by chciał dziecko kupić. A że nie może kupić, dobrze, została mu pożyczona. Nie ma problemu. Tutaj jeszcze Mariusz, to jest bardzo fajna taka rzecz, bo ten właśnie młody, bo pokażmy go, bo ten maluszek i z tym drugim, on się zawsze, on zawsze podejdzie, ten drugi, one się tak trzymają razem i chodzą zawsze do swoich rodziców tutaj, nie? Tak, obok. O. Te widzimy takie dwa nakrapiane, czerwone takie główki, takie młode, czerwone, o, to one tak sobie chodzą tutaj. A czy, który to jest boks? Z którego są? One są z tego. Z tego, bo nie, z tego. Tak, z tego. Nie, no, z tego, no tu. Czy mamusi zawsze i tatusiu chcą być, nie? O. O, widzimy jak lecą tam sobie do nich. Te dwa to są takie asy, które zawsze razem... No one są jakoś akurat takie najmłodsze, najpóźniejsze. Tak. Na tym, tutaj przy tym boksie byliśmy. I tu następny boks, to w następnym boksie mamy znowu syna po płowym i mamy córkę po tym gołębiu 520 po Jansenie. I tu ostatni boks, w ostatnim boksie mamy syna po tym Jansenie 520, ale to tu w tym jednym boksie, tak jak patrzymy, to jest 32, na tym 311 i on jest synem tego 520, a tu jest samica, którą przywiozłem w tym roku z Anglii i to jest jedyna gołębica, która nie jest z gołębi Jansen. Z tym, że to łączenie musiałem zrobić po to, żeby po prostu od niej odchować córkę, żeby przyłączyć z powrotem do Jansena. No, także tu jest taka jedna para, która akurat jest, no tak jakby z jednej strony Jansena nie ma. To jest jedyna, te 22 pary, to tutaj kolega ma. Tak, to jest 22 numer i tu jest. Popatrz, tutaj głębiej młody tutaj siedzą sobie tutaj spokojnie, tak są przygotowane, to głębiej to będziemy mieli na sprzedaż. Tak, na sprzedaż będziemy mieli? Znaczy chyba wszystkie sprzedane. No zobaczymy. No to. Ale też koledzy mogą tutaj zadzwonić tutaj do Mariusza, jakby chciał jakieś parowanie z tych głębi, które wymieniliśmy.
To też na pewno im przygotuje, czy nie? Pogadać zawsze można. Można, oczywiście. Zawsze można coś tam dostać. No są, bo to było takie, takie dwa lęgi jakby ciągnięte z góry, tu Jansen na Jansena, dzieci. W każdej parze było tak jakby dziecko z jednego Jansena, dziecko z drugiego Jansena. Mhm. Były dwa lęgi, ale, bo to był taki już późniejszy lęk, ten pierwszy, późniejszy lęk, drugi tu na górze. Ale te gołębie były w innych łączeniach w poprzednim lęgu. Teraz jeszcze mam jedno pytanie, takie, które jest poza branży, to jak przyjeżdżam do Ciebie tutaj, samogon z tych okolic podlaskich, można sobie jakoś zamówić, czy nie? Przyjeżdżając wcześniej, czy nie? Tak, trzeba tak, tylko dobrze, po prostu zadzwonić i damy radę. Czyli tak jak gołębie tutaj, oparowani, nie będziemy mówić, to wiadomo, ale tu zobaczmy, są te gołębie, zdjęcia i będą dostępne, także będzie można sobie te wszystkie gołębie poglądać. Na razie dziękujemy. Jeszcze jest ta jedna para tych gołębi czarnych. O właśnie, o, to one to tu mieszkały na korytarzu. I tu z tych gołębi czarnych to mrożył się tylko tak. O ten jeden czarny, białolotek. A to są rodzice, tutaj po lewo rodzice. I ten jeden w środku ten białolotek. Tak, czarny, a drugi jest tamten naklepiany w strybie. A to jest gołębi kolegi Czaka? Nie. To jest z gołębi Desmepiu. Desmepiu. To jest ta samica czarna, o tu, która w tej chwili jest w parze z tym oryginalnym czarnym samcem, to jest ta samica, która ostatnie lato była łączona cały czas z Zubiką. Na tym. Ale już w tej chwili trzeba po prostu troszkę przekrzyżować. To na razie dziękujemy na ten moment, ale jeszcze może za chwilkę jeszcze wrócimy. Wrócimy, tutaj będziemy coś rozmawiać, bo... No na pewno pokonując szczegóły, ja powiem inaczej, bo jestem bardzo zmęczony, po prostu od pewnego czasu poprzemierzamy duże odległości i byliśmy wczoraj na Górze Świętej Anny, przedwczoraj jeszcze w Niemczech kolegi Rainera Kittmana, to po prostu naprawdę, żeby przekazywać hodowcom informacje, co się dzieje w polskich hodowlach i zagranicznych, to wymaga troszeczkę czasu i to jest trudne, no ale miejmy nadzieję, to jeszcze kolegę Szonko może Kazika, który tutaj przychodzi odwiedzimy, bo byliśmy, zobaczymy, co go słychać. Tak, tu jeszcze jest, też można omówić pewną rzecz przy tym. Pokażmy, o, właśnie, bo o, przy takich łączeniach, przy takich łączeniach czasem zdarza się, nie, to, po prostu dochodzi do degeneracji. Skrzydła zdeformowana, totalna degeneracja. O. Pióra się nie rozwijają. Pokażmy, pazury są, tak, tutaj mamy nawet, o, podwójny pazur. A tu już wychodzą podwójne, tak, palce. O. Ale to... A co jakbyś tak mógłbym zrobić? To warto mieć w ogóle coś z tego, czy nie? Znaczy nie wiem, ale będę próbował, bo z Jansena miałem w zeszłym roku przypadek, że urodził mi się też tak samo zdegenerowany samiec. Czyli za bliskie pokrewieństwo? Raczej na pewno tak. No i tak jak tu widzę, to będzie samiczka. Tam jest taki samczyk, on też ma rozdwojone pazurki. Może będzie para na następny rok. Zobaczymy. Znaczy, będzie kolega eksperymentował. Tak, tu tylko i wyłącznie tak dla swojej ciekawości. Dobrze, dziękujemy na razie. Do zobaczenia. Dobry lot.